Siemano wszystkim, tutaj Maniak, PCTV. Dziś pokażę Wam, jak zainstalować Cyan Mode wersji 10.1 na telefonie Samsung Galaxy S. Pierwszą czynnością będzie wejście do menu Recovery. Do menu Recovery wchodzimy przez kombinację przycisku Volap, Home oraz Power. Po uruchomieniu menu wybieramy fabryczny reset telefonu. Potwierdzamy przyciskiem Power. Następnym czynnością będzie wykonanie formatowania pamięci podręcznej telefonu. Ponownie potwierdzałem przyciskiem Power. I teraz możemy przystąpić do instalacji ROM. Wybieramy plik z ROM-em z karty pamięci. Następnie szukamy sobie go na karcie pamięci. W moim przypadku jest to Cyan Mode wersji 10.1, czyli Android 4.2.2. Potwierdzamy instalację przyciskiem Power. Android zacznie się instalować. Po zainstalowaniu ponownie klikamy Install ZipRoom SD Card. Tym razem instalujemy Android Market. Ponownie potwierdzamy przyciskiem Power. Po zainstalowaniu się możemy zrestartować telefon. Pierwsze uruchamianie potrwa nieco dłużej. Po uruchomieniu ujrzymy wybór języka. Następną czynnością będzie połączenie się z siecią Wi-Fi. Ja ten krok pominę. Kolejnie czynnością będzie użycie konta Google. Także go pominę. Wybieramy czas oraz datę. I mamy gotowy system. Jak widzimy, system działa bardzo płynnie. Ale na ten temat wypowiem się w recenzji Androida. Jak widzimy, Android to 4.2.2, a wersja Cyanogen Mode to 10.1. Dzięki za uwagę, łapkujcie, subskrybujcie, a na pewno zobaczcie więcej filmików tego typu. Na razie.